Kuba ustawił sobie bardzo wysoko poprzeczkę, ale wy w swoim debiucie w samochodzie też tę poprzeczkę ustawiliście, powiedziałbym, że niesamowicie wysoko. Nikt się nie spodziewał, że w pierwszym starcie będzie to tak wysoko, będzie to siódme miejsce. O czym marzycie w tym roku? Co planujecie? Mój plan jest dosyć prosty. Chciałbym, żebyśmy stracili mniej do pierwszego, niż mieliśmy stratę w pierwszym sezonie. Oczywiście ta strata i miejsce było bardzo wysokie. Teraz chcemy pojechać jeszcze lepiej, ale przejechaliśmy po to cały sezon. Naprawdę mieliśmy wiele przygód w sezonie Pucharu Świata. Na pewno zrobiło to z nas bardziej dojrzałych zawodników samochodowych, no bo już trudno mówić o dojrzałości w Dakarze, ale na pewno jeśli chodzi o to, że w samochodzie się dużo bardziej dotarliśmy. No i jeżeli uda nam się stracić mniej czasu, zobaczymy, jaka będzie pozycja. Jacku, jak to wygląda w praktyce? Czy da się zaplanować ten rajd od razu na starcie, czy wygląda to zupełnie inaczej? Żeby ten rajd dobrze pojechać, to trzeba pojechać 14 dni dobrze. Jak jeden dzień nie wyjdzie, czy nie daj Boże dwa, to już jest po wyniku. Trzeba jechać cały czas w czołówce, nie wypadać najlepiej, jak się jedzie o pierwsze miejsce, to z pierwszej dziesiątki. A jak się jedzie o pierwszą dziesiątkę, to najlepiej nie wypadać z pierwszej dwudziestki. Tam do pierwszej dziesiątki to tych samochodów to jest przynajmniej 40, a do wygrania tych zawodów to jest 10-100% zawodników takich, co myślą tylko o wygraniu. I teraz jest tak, żeby te zawody dobrze pojechać, to trzeba z dnia na dzień się interesować, patrzeć jaka jest forma fizyczna, jaka jest forma czy mechaników nawet, czy całego zespołu i wtedy z dnia na dzień ustalać jakąś tam taktykę. I w ogóle taktykę to się ustala jadąc w samochodzie, czyli jadąc na przykład na 200 kilometrze podejmujemy decyzję, czy wyprzedzamy dany samochód, czy bronimy tą pozycję, na której jedziemy, bo takie wyprzedzanie samochodu może wiązać się z ryzykiem defektu, bo jest taki kurz, że nic nie widać. Dlatego ja póki co to resetuję się, chcę mieć czystą głowę i chcę pojechać spokojny na Dakar i tam na miejscu spokojnie wszystko wykonywać, bo różnica w samochodach czy w motocyklach jest taka, że w samochodach trzeba robić wszystko perfekcyjnie. Nie? Jeden błąd w samochodzie to już jest koniec rajdu. Motocykl jak się wywracałem, to podnosiłem, jechałem dalej. Samochód już trochę gorzej podniósł.